przy sobocie bawi się dziś gdzie? W Sopociu! Tak mi zostało, przepraszam. Cały czas ja myślami w Sopocie, ale oczywiście teraz już z wami tutaj na antenie RMF-u. Kochani, wracam do was z sopockiego festiwalu, pełna wrażeń. Jestem również trochę opalona, czego oczywiście nie widzicie w radio, ale jestem. Jestem troszeczkę zmęczona, cały czas trochę mnie suszy, ale to pewnie dlatego, że po prostu tam jest słone powietrze. Zaraz wszystko wam opowiem. Na dobry początek. Se Geronimo, se Geronimo. Świetna ta piosenka. Wiem, przepraszam, że cały czas o tym Sopocie, natomiast ja jeszcze myślami jestem tam. Powiem wam zaraz historię, muszę wam powiedzieć, bo to jest historia, którą będę pamiętać pewnie przez parę ładnych, długich lat. Byliśmy się kąpać, bo mój zespół, a super, morze, jesteśmy nad morzem, idziemy się kąpać. Piękna pogoda, więc wyruszyliśmy na plażę. No i zespół wskoczył do tej wody, później okazało się, że wszędzie były zakazy, że nie wolno się kąpać. Było to napisane w internecie, na plaży dużym pismem. My oczywiście tego nie zauważyliśmy, ale nie wiedziałam dlaczego, jak się okazało. Wszystkie cuda z gdańskich toalet wpłynęły prosto do morza. Nie wiem, czy ta woda była toksyczna, czy cokolwiek. W każdym razie po prostu było tam bardzo dużo odpadów, jakby to pięknie nazwać. No i naprawdę oni się kąpali. Ja byłam na tyle zła i na tyle złą osobą byłam, że po prostu jeszcze ich w tym zostawiłam. Jeszcze pójść się kąpać drugiego dnia i powiedziałam im dopiero potem, że wiem, że tam jest zakaz i że kąpali się w tych wszystkich odpadach. Więc jeżeli ktokolwiek napisze, że ja mam po prostu gówniany zespół, nawet nie mam prawa się obrazić. Jak najlepszy t-shirt noś. Ewelina Lisowska, Ewelina, pozdrawiam cię, to jej nowy singiel t-shirt. A ja właśnie z Eweliną miałam fajne przeżycie w Sopocie, znowu tam jestem. Ale byłyśmy tam przez 4 dni, bo jednak wszystkie te próby i trzeba być na miejscu. Ewelina zabrała mnie na trening, za co jestem jej bardzo wdzięczna, bo naprawdę do dzisiaj czuję ten ból. 4 dni w tygodniu na ćwiczę, ja oczywiście nic, zero. I ten trener mnie ostrzegał, powiedział, jeżeli pani nie ćwiczy, to proszę nie brać sobie ciężarków 8-kilowych, tutaj są 2-kilowe, proszę, może nie 40 tych przysiadów, tylko 30, był taki grzeczny, ale ja oczywiście co, nie będę gorsza, nie, więc jadę po prostu w tempie z Lisowską. Przez następne 3 dni czułam wszystko, ale czułam tak, że nie mogłam wstać z łóżka. Straszne to było, zakwasy takie, że ja nie mogę. Do tego czułam to jeszcze w sobotę na scenie, kiedy musiałam tam stać przez 3 godziny w obcasach, myślałam, że zwariły z bólu, a to, że ja tam się darłam na tej scenie później podczas wykonu, to nie było dlatego, że mi to się tak chce. To było dlatego, że tak bolało, że musiałam to z siebie wykrzyczeć. Następnym razem, Ewelina, ja zabieram cię na trening, którego nie przetrwasz. To będą chipsy, mogą być z batata, jeśli chcesz. I do tego 10 sezonów przyjaciół. Zapraszam. Ariana Grande! Jak ja uwielbiam ten jej numer. W tym takim właśnie pick it up, zawsze to sobie śpiewam. Tutaj mnie bardzo zaciekawił taki artykuł o tym, że NASA buduje kapsułę hibernacyjną dla pierwszych kolonizatorów Marsa. Ja myślałam, że to się dzieje tylko w filmach, że tak naprawdę jeszcze daleko nam do takiego świata. Natomiast to się po prostu już dzieje i to się dzieje tak naprawdę, że podobno tutaj ma tam być 2 tygodnie ten człowiek w tej kapsule. I ja już tak sobie wyobrażam, jak czytam ten artykuł. Boże Narodzenie za 10 lat. Jak te kobiety stoją w tych kolejkach do tego marketu i czekają, żeby kupić na gwiazdkę swojemu mężowi kapsułę hibernacyjną, a na Nowy Rok zamiast fajerwerków będą wystrzeliwać je w kosmos, a w sumie niech faceci lecą skąd przybyli. Jesteśmy po faktach. Ja sobie wyciągnęłam swój instrument, który przewiozłam z Wysp Zielonego Przylądka, chyba 2 lata temu. To jest kokos i pan z kokosa zrobił instrument. Nie ma to żadnej nazwy. Nawet nie da się na tym grać. No pan tam po prostu mówił, że dłubał w tym kokosie przez 4 dni, że to jest ręczna robota, że jak mu za to zapłacę, to jego rodzina będzie żyć przez tydzień. Więc ja mówię, kurczę, jaka historia, w ogóle jasne, kupuję to. Okazuje się później, że na głównej ulicy wszyscy turyści noszą to w reklamówkach. No i oczywiście jak przyjechałam do domu, to jeszcze z tyłu było napisane Made in China. Myślę, że dam radę zagrać to. To jest beznadziejne. Nie da się na tym grać, muszę to odwieźć do reklamacji. RMF FM. Najlepsza muzyka.
Słodka Katy Perry. A ja znowu czytam tutaj różne artykuły. Ja nie wychodzę z podziwu, ponieważ czasami te statystyki, co wszystko można znaleźć, nad czym się ludzie zastanawiają, to jest niesamowite. W każdym razie mnie zauroczył artykuł, że podobno na 100 pięknych kobiet przypada 2 pięknych mężczyzn. Co jest ciekawe, ilu mądrych facetów przypada na 100 mądrych kobiet? To jest pytanie, które zadaję ja, ale jeszcze bardziej mnie ciekawiło, ilu mądrych i pięknych facetów przypada na 100 pięknych i mądrych kobiet. I proszę, i takie zadanie matematyczne na dziś. Oni podobno budzą się codziennie piękniejsi, no to chyba już po prostu przesadzili, bo nie można ich czasami odróżnić. No teraz moja niska koleżanka mi opowiadała o tym, że była w sklepie i potrzebowała kupić ketchup, oczywiście nie dosięgnęła, więc poprosiła, była taka pani, przed nią stała, rurki różowe, do tego kolorowa koszula w kwiaty, w ogóle długie, piękne włosy. No i poprosiła, czy pani mogłaby mi podać ten ketchup, a odwraca się facet, taki oburzony się odwraca, mówi, ale ja nie jestem żadna pani. A ta moja koleżanka mówiła, to ja niby skąd miałam wiedzieć? Więc czasami po prostu nie jest łatwo. Granice się zacierają. Bardzo dziwny artykuł trafił mi w ręce, właśnie go sobie czytam. Podobno warto spać bez bielizny. Okazuje się, że ludzie, którzy zasypiają bez bielizny, mają w życiu mniej stresu, są bardziej zdrowi, przyspiesza im się metabolizm i tak dalej. Ma to bardzo wiele tam walorów zdrowotnych. Natomiast, co jest niesamowite, autorka tej teorii powiedziała, że efektem ubocznym spania bez majtek jest to, że to podobno bardzo zbliża partnerów. Pozwólcie mi, że ja zabiję brawa. Zabiję brawa. Pomyśleć sobie, że nad tą teorią ktoś siedział 20 lat, że kobieta bez majtek i facet bez majtek się po prostu przyciągają. No, wielkie brawa, według mnie powinna dostać Nagrodę Nobla. Ale ja bym nawet powiedziała, że takie spanie bez majtek czasami, nie zawsze, ale czasami, może nawet prowadzić do tego, że tak się robią dzieci. Ale pewnie naukowcy dojdą do tego za następne 20 lat. Pewnie wiecie, ale ja znowu to powiem. 14 czerwca Mistrzostwa Świata w piłce nożnej i wszyscy będą siedzieć przed tymi telewizorami. To wszystko jest przed nami, już za chwilę. W każdym razie ja pamiętam zawsze Mistrzostwa Świata tak, że ja podkochiwałam się oczywiście w czeskim piłkarzu, nazywał się Milan Baroš. Miałam jego plakat i wzdychałam, nie? To się teraz wydarzyło po x latach, kiedy już nie za bardzo się orientuję, co tam u niego i czy w ogóle jeszcze gra. To byłam na koncercie Jarka Nohavicy. Może ktoś z was zna, świetny czeski piosenkarz. No i okazało się, że dostałam bilet przy jednym stole z Milanem Baroszem, słuchajcie. I ja tam przychodzę i dla mnie większą atrakcją był mój Milan Baroš niż cały Nohavica. Ale był tam z żoną, nie? A ja z mężem. No cóż, nie spotkaliśmy się w ten moment, kiedy mieliśmy się spotkać. Minęło nas to, nie? Może w przyszłym życiu. Takie rzeczy się zdarzają. Ja bym była tą, jak to się nazywa po polsku? Wag. Ja bym była taką wag, słuchajcie. Byłabym piękna, byłabym szczupła, byłabym żoną podstarzałego, ale wciąż piłkarza. No, wiecie, no po prostu wszystko by się zgadzało. A tak? Teraz już można tylko posiedzieć obok niego na koncercie na Nohavicy. Na pożegnanie z wami, moi kochani, w tym tygodniu przygotowałam dowcip. Przesłał mi go słuchacz. Przylatuje Rosjanin na Okęcie i oczywiście pytają go na lotnisku o takie tradycyjne pytania. Nationality? On odpowiada Russian. Occupation? On odpowiada no, just for visit. Mnie to świetnie bawi. Jeżeli was to nie bawi, to właśnie miałam tą wymówkę, że to jest od słuchacza, nie? Oczywiście to jest mój dowcip, ale gdyby wam się nie podobał, to ja zwaliłam do słuchacza. Obiecuję, następnym razem będzie lepszy dowcip. Pozdrawiam was, wysyłam wam buziaki i za tydzień się słyszymy. Pa!